Serdecznie witam o poranku w dzisiejszym aceranku. Dzisiaj będziemy mówili o plagiatowaniu, o oszukiwaniu i korzystaniu z czyjejś kreatywności. A któż to ma być tym oszustem? A no właśnie. Objawienie świętego Jana 4:3. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia spisowego i karnolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. Podobnie znajdujemy w Ezechiela 9:4-6, gdzie też właśnie widzimy tę tęczę podkreślającą chwałę samego Boga. No i wreszcie tęczę widzimy w pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy to Noe zawiera przymierze z Bogiem i pokazuje się na znak tego przymierza tęcza. Tęcza. No, coś niesamowitego, wspaniałego. Można by powiedzieć, że tylko się cieszyć. Ale oto, jak się rozglądniemy wokół nas, no to widzimy tęczę. Oczywiście nie mówię o tej tęczy, która znajduje się na niebie wtedy, kiedy jednocześnie pada taki lekki deszczyk i słońce świeci, lub zaraz po deszczu pokazuje się piękna tęcza, ale dzisiaj państwo z LGBT chodzą z tęczą. Czy myślicie, że to przypadek? Nie, ponieważ cały ruch jest inspirowany przez diabła, no więc diabeł sobie taki znak, który przecież wymyślił, tak można powiedzieć, Pan Bóg, przywłaszczył, ale czy to jest jedyna sytuacja, w której rzeczywiście Pan Bóg, ten, który kreuje tak naprawdę całą tą sytuację, czy rzeczywiście tylko w tym jednym przypadku diabeł skorzystał z jego kreatywności? Otóż nie. A no zobaczymy sobie objawienie 13:16. 13:16, tutaj mamy ciekawą sytuację. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. No proszę, a czy gdzieś już tego nie czytaliśmy? No na przykład objawienie 7:3. Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Proszę bardzo. I podobnie księga Ezechiela. Oj, podałem powyżej trochę złe namiary. Jeśli chodzi o tęczę, miało być Ezechiel 1:26-1:28. Ale tutaj 9:4-6. Przeczytamy sobie, bo to jest bardzo niezwykły fragment. I chciałem powiedzieć, że nieciekawy, ale nieciekawy dla niewierzących. Posłuchajcie. 9:4-6. I rzekł Pan do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem. Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców, panny, dzieci, kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie. Otóż widzimy po raz drugi, jak diabeł, szatan, który wiadomo, że nic nie jest w stanie sam wykreować, korzysta z Bożego pomysłu i plagiatuje. I tak jak wcześniej Bóg opieczętowuje w swoich, tak i diabeł opieczętowuje swoich. Ale czy to są jedyne sytuacje? Myślę, że takich ukradzionych symboli jest więcej, ale o jednym tylko wspomnę, będąc już przy Księdze Objawienia. Mamy tam do czynienia z demoniczną trójcą. Smok, zwierzę i jeszcze inne zwierzę, które pełni rolę proroka. Smok okazuje się być w tej trójcy sprawcą, kreatorem, na niby oczywiście, zwierzę pośrednikiem, a prorok, czy to inne zwierzę, duchowym przewodnikiem.
Czy czegoś nam to nie przypomina? Znowu widzimy, jak diabeł po prostu nic innego nie robi, jak jedynie kradnie Boże pomysły. Dlatego, kiedy czytamy Boże Słowo, to możemy spotkać się z takim zdaniem, iż my wiemy, jakie są zamysły diabła. Apostoł Paweł o tym napisał. My wiemy, jakie są jego zamysły. Dlatego, że ta istota, rzeczywiście potężna, nie jest w stanie dać życia. Jest w stanie funkcjonować tylko w granicach tego wszystkiego, co sama otrzymała od Boga i co sama teraz tutaj, widząc, co Bóg czyni, może czynić, naśladując, podkreślam, naśladując Boga. My mamy w ręku Biblię, a przecież w świecie znana jest Biblia szatana. Kiedy przyglądamy się ruchom kultystycznym, to one i owszem szanują krzyż, ale jaki? Odwrócony do góry nogami, nieprzypadkowo, bo chodzi o to, aby jeszcze bardziej w ten sposób pokazać swoją nienawiść do Chrystusa. I naprawdę możemy bardzo wiele takich rzeczy widzieć. Z jednej strony to nam mówi właśnie o tym, o czym my teraz mówimy, czyli o naśladownictwie diabła, łatwo rozpoznawalnym, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że ludzie niewprawni mogą dać się oszukać i de facto się dają oszukiwać. Czasami niezdolni są po prostu, jako ludzie duchowo martwi, do rozeznania, co pochodzi od Boga, a co pochodzi od diabła. Żyjemy w takim czasie, kiedy powinniśmy mieć te zmysły duchowe wyostrzone, ponieważ dzieje się wiele i nie wszystko, co się dzieje, jest tym, na co wygląda. Czasami patrzymy na jakąś sytuację i wydaje nam się, że to dobrze, że tak się dzieje, ale jeśli przyjrzymy się głębiej, przyjrzymy się ludziom, przyjrzymy się treści tego poselstwa, które temu towarzyszy, to zaczynamy widzieć, że tutaj pachnie oszustwem. A czasami to, co wydaje nam się złe, wydaje nam się takie niepasujące, można powiedzieć, do chrześcijaństwa, jeśli przyjrzymy się uważniej treści i przekazowi, no to musimy się przyznać, że pomyliliśmy się, że jednak to jest coś, co mieści się w ramach poselstwa biblijnego. Powinniśmy dzisiaj być ludźmi księgi. Ludźmi księgi. Tak, jak najbardziej. Ja dzisiaj jestem po rozmowie z pewnym starszym panem z jednego z ewangelicznych kościołów, nieważne z jakiej denominacji. I ten człowiek mówi mi: pastorze, u nas ciągle wzywają, żeby prorokować, żeby być otwarty na proroctwa. Ale on mówi tak, i ja się z nim absolutnie zgadzam. Pastorze, jak mamy prorokować? Jak Kościół jest martwy, jak ludzie żyją w grzechu, to co oni wyprorokują? Tak, najpierw wróć, pokutuj, wróć do Słowa Bożego. Najpierw stań się posłuszny Słowu Bożemu. A później, kiedy wydaje ci się, że zaczynasz prorokować, sprawdź to, co mówisz, z treścią Słowa Bożego. To jest pierwsza weryfikacja. Druga weryfikacja, idź, jeśli oczywiście to proroctwo przeszło twoją weryfikację, idź do starszych i połóż to przed nimi. Niech oni to zaczną w modlitwie rozeznawać, ponieważ możesz się bardzo pomylić. Ale to, do czego warto dzisiaj wzywać, powrót do Słowa Bożego. Bezwzględnie tak. Nie może być tak, że ludzie lekceważą Słowo Boże, a stają się niesamowicie charyzmatyczni, ale nie są w stanie poddać się jakiejkolwiek weryfikacji, bo nie potrzebują, bo Duch Święty, bo łaska, bo przebaczenie, bo miłość. A kto was tego nauczył? Kto was tego nauczył? Chociażby weźcie do ręki Księgę Objawienia. Zobaczcie, jak tam wiele jest przelanej krwi. Jak tam ściele się trup bardzo gęsto. Jak naprawdę Bóg wylewa swoją pomstę na ludzi zbuntowanych przeciwko Niemu. Tam nie znajdziecie budyniu ciastek, tam nie znajdziecie miłości, tam znajdziecie sprawiedliwość.
Oczywiście Bóg, który objawia siebie w Księdze Objawienia, jest również Bogiem miłości, co bardzo wyraźnie widać. Ale nie łudźcie się. To jest Bóg, który oczekuje ode mnie, od ciebie posłuszeństwa. Posłuszeństwa. Jeszcze raz powtarzam. Posłuszeństwa. Jak nie będziesz posłuszny, to możesz sobie prorokować, co chcesz. To i tak są dyrdy małe. Jeżeli nie będziesz posłuszny, to możesz mówić sobie, co chcesz na temat prowadzenia Ducha Świętego, to i tak będą dyrdy małe. Musisz być posłuszny. Posłuszny Słowu Bożemu. Jak Słowo Boże mówi, że pewnych rzeczy się nie robi, to się nie robi. Jak Słowo Boże mówi, że pewne rzeczy należy robić, to należy je robić. I koniec. Nie ma żadnej dyskusji w tej sprawie. Wtedy, kiedy będziesz posłuszny, o, to wtedy możesz przyjść do Boga i możesz poddać się Mu, aby On prowadził cię do służby. Tak, do służby. Dlatego, że sługa jest posłuszny. Zawsze jest posłuszny. I posłuszeństwa wam, kochani bracia i siostry, życzę. Słowa Bożego na co dzień. Dobrze, żeby było od rana do wieczora i w nocy też, jeśli trzeba, i w południe, jeśli trzeba. Tak bardzo, aż nauczymy się wszyscy posłuszeństwa w Duchu Świętym. Amen.